Miałem wizję. Podzielę się tutaj tą wizją z wami. Gdy otworzyłem oczy, zobaczyłem, że siedzę na brzegu spokojnie płynącej sporej rzeki. Jej spokojna woda była nadzwyczaj przejrzysta. Widać było przeróżne rośliny, nieduże stworzenia, parę ryb. Ogólnie wokół czuć było spokój, mimo że na drugim brzegu i za mną piętrzyły się wysokie budynki. Niedaleko też widziałem zbliżające się roześmiane istoty, a jedna z nich leżała obok i spała. Niby tylko obserwowałem świat wokół mnie, ale w tej wizji zobaczyłem i zrozumiałem momentalnie wszystko, co się tutaj dzieje. Zobaczyłem świat, gdzie te istoty żyją w absolutnej harmonii z naturą. Żyją tak, w harmonii, mimo że ich cywilizacja jest bardzo zaawansowana technologicznie i choć żyją w ogromnych skupiskach i ilość tych istot jest przeogromna na skalę tej planety, to dbają one o naturę jak o najwyższe dobro, trzymając się zasad praw uniwersalnych, jak odnoszenie się z szacunkiem do wszystkiego, co żywe, do zwierząt, do roślin, owadów, lasów, drzew, wód, rzek, jezior, mórz i oceanów. Traktują wszystko, co żywe, jak równe sobie, nie przekraczając ich i nie eksploatując wszystkich naturalnych zasobów oraz żywych stworzeń, dzikich i uprawnych terenów ponad tylko konieczną miarę. A i wtedy dbają, żeby naruszone środowisko pozostawić w równowadze swojej dzikości. Wszystkie stworzenia i domy tych stworzeń mają równe prawa do godnego istnienia. Tak mówi ich prawo. Nagle okazuje się, że można żyć w symbiozie. Tutaj okazuje się, że można żyć w symbiozie, czerpać z wszelkich zasobów planety, ale bez zadawania żadnego cierpienia, traktowania przedmiotowo cokolwiek, co żywe, traktowania jak towar, jak śmieć czy ściek. Oni wiedzą, że ze wszystkimi żywymi istotami żyją razem, we wspólnym domu, gdzie dla każdego żywego okazywany jest szacunek i jest też dla nich bezpieczne ich miejsce i schronienie. I wydawać by się mogło, że te kosmiczne istoty żyją gdzieś daleko, na odległej planecie i że są one istotami nad wyraz mądrymi, wrażliwymi, nastawionymi bardzo do siebie przyjaźnie, razem współpracując, rozwiązują pokojowo wszystkie problemy. Tylko dlaczego zamiast tych istot w mojej wizji widziałem ludzi? Prawdziwych ludzi, jak ja, jak wy, jak my wszyscy. A tą planetą jest Ziemia, ale za kilkadziesiąt lat. I czy ta wizja jest tylko wizją? Czy jest tą wizją, która się wydarza? Wizja, w której zobaczyłem prawdziwy świat, nasz świat człowieczych istot, żyjących w prawdziwej, absolutnej harmonii z całą dziką naturą i żywymi stworzeniami. Czy to sen? Pomyślałem. Nie. Głęboko wierzę, że moja wizja jest prawdziwa. Bo tam byłem, bo to zobaczyłem, bo to poczułem. Istota ludzka śpiąca obok mnie otworzyła oczy. To była kobieta, około 40, a ubrana w luźny dres i trampki wydała się jeszcze młodsza. Spojrzała na mnie, spokojnie i przyjaźnie się uśmiechnęła. Przez chwilę się zawahałem, ale zapytałem nieśmiało po polsku, jaka to rzeka, ale zupełnie nie wiedziałem, czy mnie zrozumie. Milcząc przez chwilę przyjrzała mi się z wyraźnym zainteresowaniem. A pan to chyba z daleka? Zapytała. Potwierdziłem. Tak, z bardzo daleka i nie wiem, jak tu trafiłem.
Kobieta, odwróciwszy ode mnie wzrok, spojrzała w dal w kierunku rzeki. Odra. To jest Odra. Odra? Ale jak to? Taka czysta? Czy my w ogóle jesteśmy w Polsce? Bardzo zdziwiona spojrzała na mnie i uniosła brwi. Cicho się zaśmiała. Tak, w Polsce. Ja szybko dopowiedziałem. Naprawdę, dawno mnie tu nie było i nic nie rozumiem. Co tu się stało? Jakim cudem Odra jest taka czysta? Pamiętam ją brudną, jak woda w kałuży. Kobieta zamilkła. Zamyśliła się, po czym zaczęła spokojnie opowiadać. Od Odry wszystko się zaczęło. Mama mi opowiadała, że kiedyś była jakaś katastrofa ekologiczna i wymarła prawie cała populacja zwierząt w rzece. Wyobraża pan sobie? Wyobraża pan sobie, że kiedyś za zgodą władz i instytucji, które rzekę miały chronić, można było spuszczać zanieczyszczenia i różne zanieczyszczone wody, które powodowały masowe wymieranie stworzeń w rzece? I nikt za to nie odpowiadał. Niewyobrażalne. Ludzie wtedy rozgoryczeni i smutni zrozumieli, że rzeka musi mieć głos, musi mieć prawa, by siebie chronić. I zagłosowali w stworzonej petycji, by rzeka Odra, jako pierwsza w Polsce, druga w Europie i trzecia na świecie, zyskała osobowość prawną, by miała swój głos, by można było ją chronić jak żywą istotę. Nagle na poziomie ludzkim okazało się, że wszyscy chcemy jako wspólnota chronić i korzystać ze wspólnych naturalnych zasobów w sposób zbalansowany i w symbiozie, na prostej zasadzie. Chroń, korzystaj rozsądnie, nie ingeruj i nie przeszkadzaj, a przyroda sama sobie poradzi. I wszystko dobrze zadziałało. Przyroda w rzece i w jej sąsiedztwie szybko się odradzała. Wcale niewiele było osób, które na tym mogłyby stracić, a było za to wiele korzyści dla ludzkich istot, których nikt wcześniej nie przewidział. Nawet powtarzany jak mantra wcześniej argument, że to będzie zgubny, miał wpływ na gospodarkę, nie potwierdził się. Ludzie chcieli tam żyć. I to żyć na nowych, symbiotycznych z naturą warunkach, mimo że wydawało się to trudniejsze i wymagające wyzwanie na tych nowych zasadach, ale po prostu czuli się bezpiecznie i szczęśliwie. Kiedy to poczuli i zobaczyli jak to działa i jak to można zorganizować, to poszło już lawinowo. Na mocy referendów ludzie odebrali rządowi prawa do decydowania o wspólnych naturalnych zasobach, o terenach i zamieszkujących je zwierzętach. Powstały instytucje niezależne zupełnie od władzy, a składające się z społeczeństwa, z losowo wybranych ludzi, wszystkich reprezentantów społeczeństwa, odzwierciedlających proporcji przekrój społeczeństwa, i to oni we wspólnych długich debatach ustalali, jak najlepiej współistnieć z naturalnym środowiskiem. I tak powstało główne, uniwersalne prawo chroniące naturę, przyjęte przez człowiecze istoty. Każde żywe na równi z człowiekiem ma prawo do godnego istnienia. Każde żywe na równi z człowiekiem ma prawo do godnego istnienia. Każde żywe na równi z człowiekiem ma prawo do godnego istnienia. I to prawo dotyczy także rzek i lasów, całych ekosystemów, które dają schronienie i karmią wszystkie istoty je zamieszkujące. Większość obszarów kraju chciało tak funkcjonować. Ludzie tego chcieli. Widzieli korzyści płynących z takich nowych, przyjaznych warunków. Łatwo się dostosowywali, widzieli w tym naprawdę wielką wartość. I tak to się wszystko zmieniało. Kobieta zamilkła zamyślona. Po czym zapytała: Pan nie jest stąd.
stwierdziła stanowczo i ciągnęła dalej patrząc na Odrę. Pewna kobieta zaczepiła mnie kiedyś na ulicy i powiedziała mi, że przyjdzie człowiek nie stąd i będzie pytał o oczywiste rzeczy. Mówiła dalej, nie odwracając w moją stronę głowy. Wiem, skąd pan jest. I proszę im powiedzieć, że to już czas, by zrozumieć, że ta planeta i natura jest wspólnym i jedynym domem, jaki mamy. Nigdzie nie znajdziemy innego. To, że taki nowy gdzieś w kosmosie istnieje, to jakaś farsa. Teraz to już jest koniec traktowania otoczenia i natury jak oczywistość nadana, że jest i będzie, bo jest ogromna i nie skończy się i nie sposób jej unicestwić. To ślepy zaułek. Zrozumcie, człowiek ma niestety i też niszczycielską moc i nie panuje nad nią. Zaślepiony pragnieniem władzy, dominacji, posiadania i bogacenia się, a uzbrojony w maszyny i systemy inżynieryjne, determinacji i czas, potrafi unicestwić ogromne ekosystemy naszego wspólnego domu i czasem bezpowrotnie. Moja mama to widziała, żyła w tych czasach tego zaślepienia ludzkości i powolnego dążenia donikąd. Opowiadała, że czuła się totalnie zagubiona i nie widziała sensu żyć w takich warunkach i z takimi mrocznymi perspektywami zmian klimatu i ogólnej destrukcji. Teraz powtarza i jest dumna z tego, że wzięła udział i zawalczyła, głosując za petycją dla osoby Odry, zaraz gdy skończyła 18 lat. Zawsze mi powtarzała: nigdy do tej pory nie zależało tak wiele od tak niewielkich gestów i działań każdego z nas. Bo to właśnie my wszyscy mamy możliwość działania i głosowania, a tym samym zmieniania rzeczywistości. Tylko musi być nas wielu. Musimy to zrobić razem. Potem mama była świadkiem i działała aktywnie na fali ekologicznych dużych zmian oraz zmian drobnych nawyków każdego z nas, co przekładało się na masową skalę oddziaływania w kraju, a potem na świecie. Dzięki temu poczuła wiarę w lepszą przyszłość, przebudzenie i mądrość człowieka, by najwyższym priorytetem ponad gospodarką, dobrobytem i bogactwem, coraz lepszym komfortem życia była ochrona i zabezpieczenie podstawowych, zdrowych warunków istnienia żywego, naturalnego, wspólnego ekosystemu, naszego domu, naszej mamy Ziemi. To właśnie wtedy młodzi pociągnęli tę falę, widząc podświadomie co dobre, porzucili definitywnie doktrynę swoich rodziców do posiadania i gromadzenia na poczet odczuwania i bycia. Bycia w spokoju oraz w harmonii z otoczeniem i naturą. Powinniśmy uważniej i więcej słuchać dzieci. One wiedzą i czują, co jest najważniejsze. My dorośli to gubimy po drodze życia. I teraz, dzisiaj, mamy ponad 80% wspólnych terenów kraju pod ochroną prawa każdego żywego. Ludzie żyją w harmonii z przyrodą w zrównoważony sposób, a większość świata dawno już poszła w podobnym kierunku. Kobieta powoli stała. Spojrzała w moim kierunku z porozumiewawczym uśmiechem. Jak pan będzie z powrotem tam, to proszę podziękować w moim imieniu każdemu, który wtedy zadziałał i zagłosował za osobą Odrą. Wierzył, że to ma sens. Niech pan podziękuje za ten świat. Ktoś miał piękną wizję tego świata. Ja mogę się nim teraz cieszyć, bo ktoś też zrobił co trzeba w odpowiednim czasie. Nie czekała na moją odpowiedź. Wstała i odchodziła. Dodała, nie odwracając się: a mojej mamie dziękuję codziennie, a dziś zrobię to osobiście. Powoli śledziłem, jak znika za pagórkiem. Popatrzyłem z powrotem na Odrę, a raczej na osobę Odrę. Nic nie mówiła, ale miała swój głos. Głos nadany przez człowieka.
Dziękuję za wysłuchanie. To był 33. przepływ dla Odry. Tekst napisał i czytał Marcin Pafnucy, redagowanie i obróbka dźwiękowa Beata Sadłek.